I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy Pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać, Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. Co za wspaniały dzień dla tej drużyny. Już za moment uniosą nad głowy trofeum, o które tak długo i tak ciężko walczyły. Z pewnością wiele z nich uroni z tej okazji łzę wzruszenia i nic dziwnego. Nie ma się czego wstydzić. Myślę, że główną emocją, jaką czują, jest duma. Czas na uniesienie pucharu. Oto i on! Dla każdej zawodniczki to spełnienie zawodowych aspiracji, a i kadra trenerska przyłączy się do świętowania. W pełni zasłużyły na tę radość. Stanęły na wysokości zadania i udowodniły, że w tym roku to one są najlepsze. Dajmy im nacieszyć się tą chwilą. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki gazet, a tymczasem teraz, za chwilę pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych. Czasy się zmieniają, ale radość i duma z takiej pamiątki pozostaje na długie lata.